Zastanawiamy się, w jaki sposób Pan Bóg przemawia do człowieka przez znaki. No więc historia Mojżesza opisuje to bardzo precyzyjnie. Kiedy człowiek spotyka się z Panem Bogiem, to człowiek nabiera pewności, że oto misja, oto zadanie, oto wydarzenie, do którego Pan Bóg zaprasza, ma wielkie znaczenie. Natomiast z drugiej strony jest też tak, że ludzie, którzy próbują nabrać większej pewności, żądają od Pana Boga potwierdzenia tego znaku, ale okazuje się, że Pan Bóg już nie potwierdza znaku. Jeżeli raz zaprosił, to znaczy, że środki wykonania tego zadania, które zostało powierzone, te środki człowiek musi sam sobie w swoim sercu, w swoim umyśle odnaleźć.